Witam Was w kolejnym dniu naszych rozkminek. Witam i zapraszam do wspólnej refleksji, do wspólnego rozważania Ewangelii według świętego Mateusza. A dziś święto świętego Mateusza Ewangelisty i w jego Ewangelii otrzymujemy powołanie go na apostoła, powołanie go na ewangelistę, powołanie do tego, aby szedł i służył Jezusowi, aby spisał jego Ewangelię, którą my możemy czytać, z której możemy czerpać, z której możemy się wiele uczyć. I czego może nas uczyć powołanie Mateusza? Mianowicie tego, że Pan Jezus nie ma względu na osoby, że Pan Jezus powołuje każdego. Każdego, którego zechce. I każdy z nas w jakimś stopniu jest powołany. Powołany do tego, co czyni każdego dnia, ale również każdy z nas jest powołany do tego, aby głosić Słowo Boże, aby nieść dobrą nowinę na krańce świata. I do tego właśnie zachęca nas dziś święto świętego Mateusza i jego powołanie. Zachęca nas do tego, abyśmy również, odpowiadając na powołanie Chrystusowe, nieśli Słowo na krańce świata, nieśli Słowo do miejsc, w których pracujemy, żyjemy na co dzień. Dlatego może prośmy w dniu dzisiejszym szczególnie o to, abyśmy byli odważni i abyśmy chcieli nieść to Słowo, które Jezus kieruje każdego dnia do nas.